Siemanko, jestem Luzek, a to jest Need for Speed Most Wanted 2012 razem z Tomkiem, czyli Kemotem. Cześć Tomek. Cześć, to ja. I ja w ogóle jestem zachwycony synchronizacją w tej grze. Tomek, weź się poruszaj na chwilę. Wiem, to zobaczcie, jak fajnie to wygląda. To fajnie to wygląda, naprawdę. Ja dawno nie byłem w tej grze na multiku. I kurczę, naprawdę wygląda to zajebiście po tylu latach nawet. Pamiętacie, że w Need for Speed Rivals mieliśmy straszne problemy z synchronizacją, a już nie wspomnę o tym, że w ogóle nie było dedykowanych serwerów, a tutaj są chyba dedykowane, Tomku. Ale wiesz co, ci nie powiem, to chyba działa w dalszym ciągu na serwerach, a tylko kod sieciowy jest dobrze dopracowany. A cholera wie, nie znam się na nie tych kodach. Dla mnie liczy się to, że gra działa, tak? Dokładnie. I można sobie fajnie grać. Zobaczcie, no. Tomek dodaje gazu, podnosi mu się przód i u mnie to widać. To jest absolutnie zajebiste. Dobra, Tomku, ja widzę, że ty masz Dodge Chargera z szybkich i wściekłych. Tak, no tak to można samochód powiedzieć, no to, że to tak jest, prawda? A ciekawa sytuacja, znaczy, może to nie jest ze wszystkich szybkich i wściekłych, ale okazuje się, że ten samochód w jakimś tam stopniu nawiązuje do tej serii właśnie, a mimo to twórcy tego filmu nie wystąpili o żądanie praw autorskich o podobny tuning tego auta, ale w zasadzie każdy może sobie zrobić taki tuning, tylko no nie każdy może go pokazać w fajnej grze, ładnie pojechałeś. Stary. A przecież mamy też Forza Horizon 2, właśnie dodatek, który prezentuje nam auta z szybkich i wściekłych. Strasznie bym chciał pograć w ogóle w Forza Horizon 2, no ale niestety nie mam konsoli. A ty, Tomek? Nie mam konsoli też, tylko jedyne co to mam pada. No to konsoli, no właśnie. No. Ale tak myślę, no, na przyszłość na pewno kupię Xboxa One albo jakiegoś kolejnego Xboxa. Nie wiem, no ale tak myślę, żeby kupić, bo jednak Forza naprawdę kusi konkretnie. Jest jeszcze Project Cars, jak to się nazywa, ten od PlayStation, ta ścigałka. Drive Club, właśnie, ale on coś nie zachwyca mnie i nie zachwyca też rzeszy innych graczy, po prostu nie jest jakiś taki atrakcyjny. Przynajmniej tak ja uważam. Ja lubię gry takie jak właśnie Most Wanted 2012, ogólnie NFS-y, no wszystkie NFS-y jakoś tak trafiają w mój gust. Chyba, że ci przerwę, ale no. Weź zacznij jakąś listę tej. Proszę? Zacznij jakąś listę prędkości. A, bez hitu, bo tu są listy. Lista prędkości. A ty jesteś hostem, więc tak nie mogę tutaj trochę ingerować. Dobra, coś się tam wylosuje. Sportowe. Dobra. To będziemy musieli zmienić auto, niestety. A, to bardzo dobrze, no właśnie. Ja troszeczkę ubolewam nad faktem, że nie ma tutaj opcji, aby wybrać sobie losowe samochody. Z tego względu, że ja czasem tych samochodów jest tutaj sporo. Nie załadował mi się przy tym uruchomieniu gry dodatek, więc niestety będę miał tylko standardowe auta. Natomiast tych samochodów jest tutaj sporo. Ja często mam problem z wyborem jakiegoś konkretnego auta. O, mordę. Zrobiłem to samo co ty, tylko ty załapałeś się na balkonik, ja już niestety nie. O, widzę twój wrak jeszcze tutaj leżał na dachu. O. Hej. Dobra, pierwszy pocałunek na dzisiaj. Fajnie. Ale pocałowałem cię w dupę, to nie było fajne. Nie. Jak dla kogo? Nie wiem, Tomek, jak ty preferujesz. Anyway. Jeżeli lubisz, dobra, nie mam pytań. Powiedz mi, jak twoje wrażenie po, nie wiem, po pierwszych informacjach, pierwszym, powiedzmy, zwiastuna nowego NFS-a, który ma się pojawić jeszcze w tym roku, pod koniec prawdopodobnie, jak to w przypadku NFS-ów bywa. No nie do końca, bo w zeszłym roku przecież nie mieliśmy NFS-a żadnego. Czy to będzie dobrze, czy źle? Zobaczymy przy okazji premiery nowego, ale jak właśnie ty myślisz o tym, jak twoje wrażenie, nie wiem, przemyślenia na ten temat? Jestem na bieżąco z jakimiś tam informacjami i newsami dotyczącymi NFS-a i podobno nawet strona Xboxa, gdzie można sobie kupować gry, nie wiem jak to się tam nazywa, nieważne, opublikowała przybliżoną datę premiery. NFS ma się pojawić w listopadzie na początku, a co do twojego pytania wracając, to jestem, kurde, ciężko mi to określić w sumie, bo z jednej strony wow, w końcu nowy NFS, w końcu będzie można sobie pograć coś fajnego, ale z drugiej strony boli mnie fakt, że znowu będziemy mieli do czynienia z systemem All Drive, który miał miejsce w Need for Speed Rivals, czyli po prostu połączenie singla i multi w jednym, co pewnie sprowadzi się do ograniczenia klatek znowu, czyli będzie pewnie 30 klatek na sekundę i zablokowane to będzie.
To mi się strasznie nie podoba, ale no jeszcze żeśmy w sumie dużo konkretów nie poznali, jeszcze E3 przed nami, więc nie wiem, no co, nie wiem, znaczy, graficznie wygląda to zajebiście z tego teasera, którego żeśmy zobaczyli, ale to jest wszystko tak przebajeżone, że nie chcę po prostu się jarać, żeby się potem nie zawieść w listopadzie, tak ci powiem. No już wiele premier widzieliśmy, różnych gier, nie tylko NFS-a, what the fuck, czemu, o dobra, już mogę. Nie wiem, co wziąć. O, my już mi się pojawiły samochody z dodatków. Nie wiem jak, ale się po prostu pojawiły. Wezmę Skyline'a. Pewnie też wziąłeś Skyline'a. Nie, wziąłem Porsche'ówkę. Jako, proszę. Że LFS. To Porsche. Tak, wiele właśnie jest tych teaserów przedpremierowych, a później się okazuje, że jest to coś zupełnie innego, niż się spodziewaliśmy, niż po prostu czuliśmy, że to będzie. I no, ten zwiastun, ja po prostu czuję, że on jest bardzo przekoloryzowany. Tak. I zresztą tam było napisane na końcu, że niby jest to, niby są to ujęcia z gry, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na to, że jest tam kamera z trzeciej osoby, można powiedzieć. Nie do końca tak. Z trzeciej osoby, z czwartej osoby. Osoby, która stoi na chodniku. Tak. I kamera się trzęsie, a często jest tak, że właśnie gdy kamera się trzęsie, dodaje ona troszeczkę jakby dynamizmu do filmu, no. I troszeczkę podnosi jakość może jego, bo nie widać tych wszystkich bolących szczegółów, które byśmy na pewno dojrzeli grając w nią, albo widząc taki fajny gameplay u Ludzka albo Kemota na YouTubie. Więc jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądała na przykład praca kamery w grze, jak w ogóle będzie się jeździć tym samochodami, bo to jest chyba najważniejsze w grze wyścigowej. Wiesz co, wystarczy mi prowadzenie tak jak w Most Wanted i Multi, które będzie ewolucją tego, co widzimy właśnie w Most Wanted, i ja niczego więcej do szczęścia nie potrzebuję, i żeby był jakiś fajny singiel i duże miasto nocą. Mnie się bardzo podobał sposób prowadzenia samochodów Need for Speed Rivals właśnie, bo tam te samochody mniej po prostu driftowały. Tutaj driftowanie jest spoko, no nie? Ale no, wolałbym, aby ono ograniczało się do tego, że na przykład wrzucamy do auta, bo w nowym NFS-ie ponoć mamy mieć fajny tuning, wrzucamy do auta jakiś specjalny, powiedzmy, nie wiem, większą moc dajemy, odciążamy go i... O, czy to trafię? O, w mordę. Poleciałem. Rzadko tu się trafię, no. I po prostu będziemy musieli zrobić ten samochód tak, aby był na drift. Oczywiście z przymrużeniem oka, no nie będziemy tutaj, nie wiem, dostosowywać dawki z oktanowej albo wielkości tłoka po to, aby osiągnąć jakąś tam większą moc, ale po prostu taki tuning przyjazny nawet dla takiego laika, jeśli chodzi o tuningowanie samochodów jak ja, który po prostu w tej grze znajdzie, powiedzmy, no, swoje miejsce w wyścigówkach. Mimo wszystko to, co powiedziałeś na temat tuningu i przeznaczania samochodów do konkretnych typów wyścigów, to ja jestem na nie, bo to mi się bardzo z The Crew kojarzy, a to na przykład takie przerabianie nawet względem wyglądu, żeby te samochody, powiedzmy, wyglądały, że o, ten jest do offroadu, o, a ten jest tam jakiś nisko zawieszony i ten będzie do jakichś tam, nie wiem, miejskich wyścigów. Mi się to nie podoba, że na przykład samochód, który jest przeznaczony do, powiedzmy, danej konkurencji, wygląda inaczej, a przeważnie ten wygląd oszpeca ten samochód, a w dodatku nie zapominajmy, że to jest gra, więc tam nawet nisko osadzony Koenigsegg powinien zapieprzać po bezdrożach tak, że po prostu mucha nie siada. A propos Koenigseggów i w ogóle Bugatti Veyronów, my troszeczkę, nie wiem, gracze NFS-ów, czytając komentarze na, pod, nie wiem, moimi filmami, pod filmami innych youtuberów, czy też na Facebookach i w ogóle wszędzie, gdzie się wypowiadają osoby, które tęsknią za, nie wiem, starym stylem NFS-a, wszyscy tęsknią za tymi samochodami typu Nissan 280 SX, to jest chyba europejska wersja tego nadwozia, można powiedzieć, bo wersji silnikowych było tam kilka, ale jeśli chodzi o Nissana 240 SX, którego znacie chociażby z Undergrounda 2, 280 SX był produkowany, właśnie nie pamiętam, albo na Europę, albo na USA. Ja ci nie powiem tego, bo nie wiem. No, ale ogólnie chodzi o to, że my tęsknimy za takimi samochodami starszymi, które można przerobić. Ja na przykład, jak byłem na ostatnim zlocie Motoshow w Szczecinie, widziałem samochody nowe, zajebiste, jakieś tam Passaty, Audi, bardzo, bardzo takie nowoczesne, wiesz, zegary miały
właściwie zamiast zegarów miały panele jakieś LCD. Bajery, cuda, nie? Ale bardziej mnie jarały te właśnie stare samochody, które były jakoś tam fajnie zrobione. Które... Zależy kto co lubi w sumie, nie? No ja tam powiedzmy... I w sumie mam sentyment jakiś starszy aut, ale nie znowu to nie wiadomo jak bardzo starych, nie? Chociaż na przykład taki ten Dodge Charger, którego wziąłem na tapetę na samym początku tego odcinka, to jest po prostu piękny samochód, ale patrz na takie kanciate, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam Lancie czy inne stare Volkswageny, prostu nie, to takie nie dla mnie mimo wszystko. Mnie to pasuje, znaczy mnie to pasuje pod takim względem, że ja widzę od razu te samochody, co bym z nimi zrobił, jakbym miał możliwość stuningowania ich, powiedzmy, no nie? Oczywiście nie byłby to jakiś hardkorowy tuning, żebym dał jakiś spoiler, który jest większy od połowy samochodu, tylko powiedzmy taki, który by pasował do tego auta, jakieś obniżenie, nie wiem, dystanse i tego typu rzeczy, żeby to pasowało do całości, ale też nie szpeciło. Kurde, przyczepiła mi się lampa do podwozia. Tylko potem najgorsze będzie to, że w tej grze na pewno pojawią się takie super hiper ultra samochody typu właśnie Koenigsegg i Bugatti i ludzie będą chcieli je tak samo tuningować, a te samochody już są na tyle stuningowane, że dodawanie do nich jakichś tam kosmicznych spoilerów czy innych bodykitów po prostu mija się z celem, bo robi się z tego taki wieś tuning, że Jezus Maria. A czy nie, to już troszeczkę odbiegamy, bo nie wiadomo jak ta gra będzie wyglądać, jak twórcy ją właściwie rozwiążą, tak? Może się okazać, że będą na przykład specjalne wyścigi dla tych i dla tych samochodów. Albo będziemy mogli podnieść na przykład jakiś tam, nie wiem, Passata B3 z 92 roku, żeby mógł się ścigać z Bugatti Veyron. No właśnie, i na przykład. Tego się obawiam trochę. Czemu? To by było fajne. Ja bym chciał na przykład coś takiego zobaczyć. To jest właściwie budowanie samochodu od podstaw od nowa, bo trzeba by było z takiego, powiedzmy, przysłowiowego oczywiście Passata B3, bo tam pewnie takiego gruchota nie będzie, ale wywalić wszystko, łącznie z karoserią, całkowicie zmienić i dopiero wtedy zacząć go jakby od nowa budować, całą tą ramę i tak dalej. Więc to by było właśnie chyba no, ciekawe, tym bardziej, że na przykład zauważyłem, jeśli chodzi o moją widownię, to zauważyłem, że bardzo interesuje się takim właśnie konstruowaniem nawet samochodów, co jest dla mnie czarną magią, bo grałem w taką grę, nie wiem czy słyszałeś, Automation, ona jest w wczesnym dostępie na Steamie, tam nie, można nie zrobić całkowicie samochód od początku, od podstaw, od silnika i nie ma tam jakiejś super grafiki i tak dalej, ale można stworzyć ten silnik i się bardzo dużo nauczyć przede wszystkim z tej gry. To jest taka encyklopedia, którą można zagrać i zrobić jakiś tam samochód, powiedzmy. Ej, ale wracając do tematu, do tego, żeby na przykład taki tam pasacik ścigał się z Bugatti. Miałeś takie coś już w Carbonie i w starym Mozonte, gdzie mogłeś się ścigać punciakiem z takim Murcielago i kurde, punciak mógł wygrać ze spokojem. Takie, no wiesz, takie coś już było, nie? Tutaj trzeba wziąć na uwagę jedną sprawę, no to jest gra arcade'owa. No. A nie no, weź, kurde, można przecież zrobić tak samochód, że będzie wymiatał, będzie lepszy na to takiego Murcielago. Poglądaj sobie jakieś filmy, jak, nie wiem, gościu zrobił tam z zwykłego Golfa taką rakietę, że szok, no nie? I tam nawet nie przeszkadzało to, że ma dużo gorszą aerodynamikę. Oczywiście latał na boki jak szatan, ale czy jest możliwe wygranie z takim Murcielago, które będzie łatwiejsze może do wygrywania, będzie bardziej stabilne, ale jazda samochodem z 92 roku, który był samochodem dla ludu przeznaczony i który no, nigdy nie był przeznaczony do tego, aby jeździć powiedzmy 400 km na godzinę. I to by mogło być ciekawe, że jakby można było go zrobić tak, byłoby nim trudniej powiedzmy wygrać. Dziękuję. Proszę bardzo. Byłoby nim może trudniej wygrać z takim Murcielago, ale byłoby to mega szalone, mega, myślę, nie wiem, zabawne. Przynajmniej dla mnie, ja tak myślę, no wiadomo, że nie wszyscy lubią ten tuning, jak na przykład Kamil Kit Hobon. On tak niespecjalnie za tym tuningiem, on woli chyba bardziej te samochody, hipersamochody sportowe i tak dalej. Ale nie wiem, ja jestem i chyba też osoby, które oglądają ten materiał, w większości są znudzone właśnie takim typem gier wyścigowych, gdzie mamy same super samochody. Każdy woli chyba, nawet ja, chciałbym się przejechać powiedzmy jakimś wozem, który jest nawet na moją kieszeń, bo zagrając sobie w taką grę
i później wbijam do prawdziwego świata, patrzę sobie w autokomisję, ale fajny samochód, grałem nim w takiej grze, tak go sobie tuningowałem, fajnie by było mi nim sobie jeździć, bym sobie go kupił, prawda? Rzeczywistości, no. To jest fajna sprawa, naprawdę. A nie, że jeździsz Bugatti Veyronem i właściwie równie dobrze mógłbyś lecieć jakimś myśliwcem F-16, bo w zasadzie nigdy nie będziesz go miał, powiedzmy. No nie wiem, może ktoś z was będzie na tyle bogaty pod względem finansowym, że sobie na taki samochód pozwoli w przyszłości. Ja sobie też tego życzę. No nie do końca, no bo kasa to jest kasa, no. Każdy powinien dojść do pieniędzy jakimiś swoimi małymi postępami, tak myślę. No ale to jest temat na inny odcinek, już inny tak. Temat. Dzisiaj zajmujemy się i gadamy głównie o NFS-ie nowym. No i ciekawe jak to będzie. Na razie mamy zbyt mało informacji. Było tam wspomniane coś o tuningu, ale w Rivalsie też było coś wspomniane o tuningu. Wow, to był taki tuning, że po prostu urwał mi jaja, a po prostu Underground 2 się schował pod kamień i nie wyszedł. Mówię ci, wygląda. Razem z Carbonem się zresztą schował na pewno. Ja bym chciał tu jeszcze wrócić do jednego tematu odnośnie tego dostosowywania samochodów do konkretnych trybów. Mówiłeś tutaj o Decruze, tam było to źle rozwiązane według ciebie. Ja uważam, że Decru jest fajną grą na swój sposób, ale w NFS-ie zawsze miałeś ten element nie takiego hardkorowego tuningu, że widzisz tutaj nagle jakieś, nie wiem, samochód totalnie przerobiony, jak na przykład na rajdy w Decru. No. Tylko te samochody były jakoś tam z sensem robione, znaczy z sensem, no w Decru też jest fajny ten tunik, mi się podoba przynajmniej, ale było to tak robione w NFS-ach, że jakoś tam były tunigowane, te bodykity pojawiały się inne i robiły się te samochody, powiedzmy, nie wiem, na drifty, ale w sumie można było jeździć nimi też na innych trybach, tylko powiedzmy, że się nam tam troszeczkę gorzej jeździło. W NFS-ach jak do tej pory nie było, jak się był w nich tuning, to nie był on taki inwazyjny jak what the fuck w Decru. To się zgodzę, chociaż no z jednej strony jeżeli będzie można pominąć tak jakieś tam wiesz dostosowanie powiedzmy samochodu do danego trybu i w tym momencie pominięcie jakichś tam elementów wizualnych, jakichś takich bardziej na to wpływających, to ja to biorę w takim razie. Jeżeli to będzie fajnie wyglądało, to ja jestem w stanie się do tego przekonać, naprawdę. Myślę, że to byłoby spoko nawet. Zobaczymy. Tylko pytanie, czy my tam zobaczymy offroad? Skoro to ma być powrót do korzeni, to raczej tam nie będzie czegoś takiego, jak powiedzmy tutaj w Most Wanted, że w pewnym momencie jesteś w mieście, a za chwilę jesteś na jakimś tam kurde bezdrożu, na plaży, czy tam kurde inne pierdoły, nie? No ja bym chciał tego uniknąć właśnie. Też bym chciał powrócić do tego stylu Undergrounda 2. I bardzo podoba mi się fakt, że będziemy tam jeździć głównie nocą. Od razu się pojawiły się komentarze, że Jezus, nocą, co to ma być? A z nocą właśnie samochody najfajniej wyglądają, moim zdaniem. I można najwięcej mankamentów granicznych ukryć, kurde. Dokładnie. Więc niech będzie noc. I no zobacz, wszystkie najlepsze, najlepiej wyglądające gry są właśnie, odbywają się nocą. No, że tak fajne. Powiedzieć. Jak fajne kiedyś na przykład Doom 3. Jezu. Doom 3, albo nie wiem, Dead Space. Gdybyś wiedział, Alan Wake, po prostu taki klimat nocą, że po prostu możesz, wiesz, z takim nożem do krojenia chleba, z tymi, kurde, taki, wiesz, jest taki nóż i po prostu możesz to kroić i po prostu się tym delektować. To jest zajebista sprawa. Ja po prostu kocham gry nocą. W ogóle kocham noc i śnieg. Nie wiem, czy wiesz. Pewnie już wiesz. No dobra. Ale wracając na przykład do, jeszcze może nie tyle wracając, to zaczynając nowy temat, nie wiem, mogę go uciąć? Pozwalasz mi? No tak, już skończyliśmy, wyczerpaliśmy ten temat, to następnym razem dokończymy, jak już będzie więcej informacji o NFS. Ale jeszcze chcę o NFS-ie, tylko coś innego poruszyć jeszcze. A, no dobra, ruszaj. Na przykład, czy widziałbyś w tej grze powrót trybów typu drag, ewentualnie drift? No czemu nie? Albo na przykład kaniony z Carbona, coś w tym stylu, no, takie wyścigi powiedzmy, wiesz, pokrętych tam jakiś... No tak, ale takie, tego typu wyścigi nie tylko odbywają się przecież w kanionach. Jest też masa innych miejsc, gdzie się one odbywają i może właśnie twórcy poszliby w tę stronę, bo kaniony już były w Carbonie, jak wspomniałeś, a przecież jest jeszcze, nie wiem, gdzie tam mogą się takie wyścigi odbywać, bo mówimy tutaj o właśnie pokrętych trasach, wąskich. Właśnie czy mogłoby takie coś być to chciał. Na przykład coś związanego z rajdem? Bo mówiliśmy tutaj, że nie powinno być raczej offroadów. No.
Więc z rajdem może być ciężko trochę. Ale myślę, że jakiś tryb taki wymyślą, coś mi się wydaje, żeby chociaż nawiązać do jakiegoś takiego trybu, który już się pojawił i który graczom się podobał. No i po prostu liczę też na fabułę fajną. Taką, wiesz, chociażby na poziomie tego Undergrounda czy tam Carbona, bowiem tam fabuła była niczego sobie, jak na wyścigówkę to nie można więcej wymagać. Underground? A który? Dwójka. Dwójce, ja wiem. Znaczy, no właśnie, tak jak mówisz, jeśli chodzi o ścigałkę, to nie ma co wymagać, ale powiem ci, że po pewnym czasie, ja już nawet nie wiedziałem, po co ja się ścigam w tym Undergroundzie. Po prostu sobie jeździłem te wyścigi i one były właściwie wszystkie takie same jak dla mnie. A więc, no, ja tu mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o fabułę, to tak troszeczkę było dziwnie. Znaczy w Carbonie była lepiej podana ta fabuła, bo była gra trochę krótsza i tak, tak jakby ta fabuła bo częściej się przewijała między tymi wyścigami i można było łatwiej się w niej odnaleźć, wiedziałeś o co chodzi, nie? Byłeś fajnie wprowadzony na początku i potem ta fabuła cały czas się ciągnęła przez każdą dzielnicę, jakieś tam filmiki były tam z tą powiedzmy Angie Kenjin czy tam Wolfem i jakoś to tam się kleiło zawsze, nie? Natomiast w tym Undergroundzie to wiesz, te stage, na których miałeś poszczególne wyścigi, po prostu to trwało bardzo długo, bo ta gra była bardzo mocno rozbudowana, tam się dużo wyścigów powtarzało, przez to można było mieć jakieś tam przystoja fabularne, to się zgodzę, ale na przykład jeżeli ja osobiście tę grę przeszedłem już ze 4 albo nawet 5 razy, a początki to już kilka razy, bo jak byłem mały, to utknąłem zawsze na jakimś wyścigu, nie mogłem tego przejść, to jakoś tam, wiesz, tą fabułę kojarzę te filmiki, teraz gdy gram na przykład, to jestem w stanie połączyć fakt, o co chodziło, na przykład fabułę już znam, nie? Ale tak jak mówisz, że rzeczywiście można się pokićkać trochę w tej fabule w Undergroundzie, bo jest ona mimo wszystko podawana trochę szczątkowo i zbyt rzadko. No tak, to jest prawda. Mówię, tak jak później już grałem, to nie wiedziałem, po co mam się ścigać i dlaczego się ścigam właściwie. Po prostu te wyścigi były wszystkie takie same. Pojawił się jeden stage, przeszedłeś, pojawił się filmik i drugi stage, trzeci tam i czwarty. To już były właściwie takie bez sensu, bo nic tam się nie działo takiego. Tylko było coraz więcej tych wyścigów i coraz trudniejsze były i coraz więcej kasy i to w sumie tyle, no nie? I coraz więcej kasy i właściwie miałem jeden już samochód, jakieś tam części się odblokowywało i to tyle. Więc, no nie wiem, w Wordzie na przykład całkowicie zrezygnowano z fabuły, mimo że, no nie wiem, czy tam była potrzebna fabuła? Ja nie, powiem ci, że grałem przez ten długi czas Worda i w ogóle nie potrzebowałem jakoś tam, żeby coś się pojawiło. Po prostu to była gra online, free to play. Takie były jej założenia i ja tam miałem, nie wiem, spełniałem się w niej jako lucek, po prostu grając sobie z innymi ludźmi. Ta gra sama przykład się obroniła po prostu, nie? Tak. Bez żadnej fabuły. A na przykład w The Crew już mamy fabułę, jest to też gra MMO. Znaczy MMO w cudzysłowie, bo 8 graczy w sesji to jest, nie wiem czy to klasyfikuje się jako gra MMO, Massive Multiplayer Online. Niby tak, znaczy ja tam się nie znam na tych MMO i jakichś tam, wiesz, innych mobach, kurczę, to nie do mnie z tym, proszę. No, to nie moja bajka, ja tutaj, wiesz... Moja też nie bardzo. No, więc widzisz, nie będziemy się wydać na ten temat, bo jeszcze nas potem ktoś zlinczuje, że nic nie wiemy, a się opowiadamy i pierdolę. Oj tam, dobra. No. No to co, teraz będzie chyba ostatni wyścig. I ja mam Corvette ZR1. Cały czas przegrywam z tą, zauważyłem. Ale ty, cwaniaczku, w pewnym momencie zmieniłeś sobie na Diablo. Pewnie Diabolo. Są porównywalne chyba, tak mi się wydaje. To no ja mogę nawet wygrać Corvette z Bugatti Veyronem w tej grze. Oczywiście, jeśli ktoś będzie jechał, to jeździł tak samo dobrze jak ja, czyli słabo. To wtedy po prostu, wiesz, miałbym szansę. Wykorzystałem twój słowotok i skupiłem się trochę na jeździe. Przyznaję, bez bicia. No i dobra, ty. Teraz ty będziesz więcej gadał, ja bym tutaj jechał bardziej. Ej, ale myśmy cały temat wyczerpali, już nie wiem o czym gadać po prostu. Tryby żeśmy omówili, jakieś tam oczekiwania. Cały czas mam, po prostu boli mnie to i boję się, że ta gra może mieć ograniczenie do 30 klatek. To mnie strasznie boli. No mnie też, rajwała się, to była masakra. Teraz jak ja tam wbijam, po na przykład pograniu sobie w Most Wanted 2012, to mam wrażenie, jakby mi komp lagował, naprawdę. Dokładnie. A jeszcze wiesz, pomijając fakt, że jest to silnik Battlefielda 4, bo to jest Frostbite 3, gdzie na przykład Battlefield działa sobie wyśmienicie i to jest też
rozbudowana gra, jest dużo tam fajnych tekstur i w ogóle, i jednak tam nie ma żadnego ograniczenia dotyczącego FPS-ów, to dlaczego, przepraszam, tutaj studio EA nie może sobie poradzić z optymalizacją tak, żeby duża gra, jaką pewnie będzie ten NFS, nie mogła działać równie płynnie jak taki Battlefield. Nawet spójrzmy na to GTA, które jest może trochę słabym przykładem w tym momencie, ale jest to ogromna gra z grafiką niczego sobie, choć dupy nie urywa, to trzeba przyznać, ale mimo wszystko optymalizację ma świetną. I działa? Działa. A takiego NFS-a nie mogą zoptymalizować? Coś mi się nie wydaje. Po prostu im się nie chce, bo mają za mało czasu, bo spieszą się z wydaniem kolejnej części i tyle. Ja nie byłem nigdy inżynierem. No ja wcale jeszcze. W dziedzinie daleko. Właśnie projektowania gier. Nie wiem, Rivals, chciałem z tobą zresztą w to pograć, ale... Ja już powiedziałem, że nie gram Rivalsa. Dzisiaj, no wiem, gdy uruchomiłem dzisiaj Rivalsa, to po prostu się od razu skraszował. No widzisz. Więc do widzenia. No a jeszcze byłyby pewnie problemy z całą sesją i w ogóle. Tam są nudy, to chociaż masz listę, tam się nudzisz. Tam są nudy, dlatego że są samochody super szybkie tylko i wyłącznie. No to swoja. A nie ma takiej korwety ZR. No, korweta to jest, chyba jest. Nie. Ale znaczy nie ma takiego, jest. Nie wiem, Caterama, nie ma Skyline'a, nie ma. Co tu jeszcze jest takiego fajnego? Zaraz ci powiem czego. Nie ma Argiela Atoma, nie ma. BMW M3. Tam dużo nie ma w tej grze, naprawdę. Nie ma BMW M3 GTR-a. What the fuck, jak wyskoczył skubaniec. Peskitu, zapomniałem, że mam ten samochód. No, to co, ja myślę, że będziemy kończyć nasze wywody. Jeżeli macie jakieś swoje tutaj zdania na ten temat, to ja chętnie zachęcam, chciałem powiedzieć. Chętnie zachęcam. Tak, chętnie zachęcam do podzielenia się tym w komentarzach i będziemy tam dyskutować z wami. Tak myślę, nie? No, pięknie wygląda ten Diablos. A ten twój tak średnio, bo jakiś ten kolor mu nie podpasowuje. A czy nie, chodzi mi ogólnie o kształt. To jest chyba standardowy kolor właśnie Lamborghini Diablo. Ja ci pokażę, jak ten twój powinien wyglądać. Tak właśnie, tak. Oszalałeś. Ten już się znudził, każdy go ma, nawet ale na ulicy takie jeżdżą. No ale ładny jest. Fajnie brzmi ta BMK w ogóle. Jak z Most Wanted tego pierwszego. Kurde. Ja wiem, czy brzmi tak samo. Bardzo nie. Podobnie. Tylko nie słychać jakiegoś takiego brzęczenia, jak były łożyska powybijane. Nie gdzieś wiem. Tam. Niech ci będzie. Dobra, mniejsza z tym. Jesteś taki kozak, stań przy mnie, ustawimy się jak dresy. No mam jakiś dresy parking. Na sobie. Chodź, dobra, chodź jakiś parking ogarniemy. Tu jest parking, zobacz. Takie, bo tyłem jadę. Ale no nie przez siatę, wszystko popsułeś. Ale, ej, no cicho, nikt nie widział. Dobra, tu jest mój garaż. Ja się tu ustawiam. Jak się ustawisz, komu jesteś kozak, tyle ci powiem. No dupą się ustawiłeś. Ale o co ci chodzi? Masz to fajnie wygląda, problem. Bez kitu. Synchronizacja jest zajebista. No, to jest duży plus tej gry. No, bez kitu. No, bez kitu. No dobra, moi drodzy. Moi i nasi drodzy. To był taki odcinek z Need for Speed Most Wanted 2012 razem z Tomkiem Kemotem i razem z Ludzkiem, czyli znaczy Tomek grał razem ze mną. Tak to ja. I no myślę, że fajny temat podjęliśmy dzisiaj nowego NFS-a i że było wam z nami fajnie. Jakkolwiek no to Boże, znowu zboczenie jest cholerny. Ale o co ci chodzi? No cicho. Trzymajcie się na razie. No, pa, pa.